Szczęść Boże, Julii Teprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd zastanawia się, co zrobić z zyskami spółek, które zarabiają na rosnącej inflacji. Pojawia się propozycja nowego podatku, ale i wprowadzenia regulatora cen. Taki mechanizm objąłby na przykład spółki Skarbu Państwa. Pierwszy sygnał w sprawie nowego podatku wysłał premier Mateusz Morawiecki. W Rypinie, kiedy spotkał się z mieszkańcami miasta, otrzymał pytanie o wysokie zyski w sektorze spółek Skarbu Państwa. Nie będzie tak, że te spółki będą miały bardzo wysokie zyski, a my nic z tymi zyskami nie zrobimy. To mogę Państwu zagwarantować. W Grójcu do premiera dołączył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i wtedy już nie było mowy wyłącznie o spółkach Skarbu Państwa, ale ogólnie o spółkach, które według rządu zyskują nieproporcjonalnie dużo na rosnącej inflacji. My będziemy myśleć o podatkach na te inne spółki, które za dużo w tej chwili zarabiają. Jarosław Kaczyński świadomie nie mówił o opodatkowaniu wyłącznie spółek Skarbu Państwa, bo nowy podatek, jeśli w ogóle zostanie zaproponowany, to miałby mieć szerszy charakter, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera. Faktycznie w tej chwili trwa analiza, jeżeli chodzi o kwestie związane z możliwym dodatkowym opodatkowaniem niektórych obszarów sektora, nie tylko spółek Skarbu Państwa, tylko generalnie podatków, które mogłyby obowiązywać od zysków, które są nieproporcjonalne. Analiza, nad którą toczą się prace, ma uwzględniać znaczenie poszczególnych spółek, tak by nie wstrząsnąć dodatkowo i tak pogrążonym w chaosie rynkiem energii. Część spółek, i tutaj już mowa o tych, które należą do państwa, ma ogromne znaczenie w procesie transformacji energetycznej kraju. Pamiętajmy o tym, że wiele spółek Skarbu Państwa dokonuje inwestycji, które mają na celu w przyszłości, w perspektywie 2, 3, 4 lat, zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego niekoniecznie rozwiązaniem, które zrealizuje rząd, musi być opodatkowanie zysków. W grę, na co wskazują słowa premiera, może wchodzić także wprowadzenie regulatora cen. Lepiej obniżać ceny niż opodatkowywać zyski, mówi ekonomista profesor Wojciech Piątek. Właśnie ten przerost cen z punktu widzenia rządu, interesu publicznego, także napędza inflację. Spółki są w stanie udźwignąć ten ciężar finansowy, wskazuje ekonomista dr Michał Tuszyński. Teraz mamy sytuację dużej akumulacji kapitału, więc również spółki byłyby w stanie sobie ten koszt zbilansować. Decyzje o tym, co ostatecznie wybierze rząd, mają zapaść w trakcie najbliższych miesięcy. Powraca temat reparacji wojennych od Niemiec. Raport o stratach wojennych przygotowywany przez parlamentarny zespół jest na ukończeniu. Jego pierwszą część poznamy już 1 września. Niemcy mają wobec Polski ogromny dług. Trzeba wyciągnąć wnioski. Niemcy się z nami nie rozliczyły. My jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec. I to w wielkiej skali. I to nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania. To chodzi także o rozliczenie moralne. 1 września poznamy pierwszą część raportu na ten temat, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kiedy złożymy oficjalną notę, to proszę Państwa, tego w tej chwili Państwu nie powiem, ale trzeba się spieszyć, bo czas jest sprzyjający. Akurat to jest dobry moment, żeby tą sprawę postawić. Chcemy to, proszę Państwa, zrobić. Trzeba też zmienić świadomość zachodniej Europy. Nad dokumentem od 4 lat pracuje parlamentarny zespół do spraw reparacji, na czele którego stanął poseł Arkadiusz Mularczyk. Raport miał ujrzeć światło dzienne niespełna rok temu, jednak poddany został jeszcze analizom eksperckim i politycznym. Ponadto dokument został poszerzony o album, który zawiera zdjęcia zniszczeń oraz zbrodni wojennych dokonanych przez Niemców na terenie Polski. Poseł Mularczyk podkreśla, że każda informacja zapisana w raporcie będzie później kompleksowa. Weryfikowana. Jest oczekiwanie, żeby wystawcie już ten rachunek Niemcom. Tylko proszę pamiętać, że każdy błąd, każde słowo, każda liczba, każde zdjęcie, każdy opis będzie później kwestionowany. Raport ma przypomnieć Europie i światu, czego Polska doświadczyła z rąk Niemiec podczas II wojny światowej, zauważa sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Chcemy położyć to na stole nie tylko Niemiec, bo my chcemy, aby o tym inne państwa, narody też usłyszały, przeczytały, więc
Chcemy, aby to była akcja trochę szersza niż tylko skierowana do Niemiec, ale oczywiście głównym adresatem będą Niemcy. Opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że raport to wyborcza gra. Mam takie wrażenie, że to raczej jest takie hasło wyborcze, znaczy nie chce iść prezes na zdarzenie z Niemcami, natomiast co jakiś czas to przypomina, mówi, żeby wzbudzić wokół tego emocje. Mówił poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. W to, że PiS na poważnie traktuje sprawę reparacji, nie wierzy także Lewica. Temat, który wymaga ogromnej delikatności, który wymaga też bardzo dobrych stosunków naszych, żeby usiąść do stołu, żeby o czymkolwiek rozmawiać. Nie wierzę w to, żeby PiS mówił o tym poważnie. Potencjalnie wypłacenie odszkodowania ze strony Niemiec mogłoby przynieść wiele korzyści, jednak szansa na ich otrzymanie jest niewielka, twierdzi politolog dr Łukasz Stach. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość faktycznie zdołałoby uzyskać od naszych zachodnich sąsiadów reparacje, byłby to istotny sukces polityczny. Należy realnie oceniać rzeczywistość i na obecną chwilę szanse na uzyskanie reparacji od Niemiec są naprawdę niewielkie. Oprócz sytuacji politycznej wątpliwa pozostaje również kwestia prawna. Mecenas Lech Obara zwraca uwagę, że nie ma takiego sądu, do którego Polska mogłaby zwrócić się w sprawie reparacji. Sprawa reparacji, ona mogłaby być prosto, jasno rozwiązana, gdyby znajdowało się forum, czyli sąd, który by nasze roszczenia mógł rozsądzić. Niestety, zarówno Polska, jak i Niemcy wyłączyły sprawę my sprzed 1989 roku z jurysdykcji tegoż sądu. Z kolei dr Michał Skwarzyński podkreśla, że reparacje mogłyby przybrać inną formę. Nie jest tajemnicą, że Niemcy mają największy potencjał gospodarczy w Europie. To nie musi być wypłata gotówki. To może być rozwiązanie polegające na współpracy gospodarczej. Od momentu zakończenia wojny minęło 77 lat. Polska, która poniosła największe straty materialne, jak i niematerialne wskutek nacisków Związku Sowieckiego, nie otrzymała od Niemiec należnych reparacji. 143 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie ostrzeliwują kolejne cele cywilne. Siły ukraińskie jednak nie odpuszczają, dzielnie walcząc w obronie ojczyzny. To kolejny dzień wojny na Ukrainie. W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska ponad 20 razy ostrzeliwały miejscowości w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, niszcząc obiekty cywilne. W komunikacie czytamy: policja udokumentowała 21 ataków Rosji przeciwko cywilom. Są doniesienia o zabitych i rannych. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, infrastruktura cywilna i pola uprawne. A to już magazyn handlowy w Odessie, zniszczony przez rosyjską rakietę. Wybuch uszkodził nie tylko magazyn, ale także pobliskie budynki mieszkalne. Spojrzałam w okno i zobaczyłam czerwoną eksplozję. Rozległ się głośny hałas, czerwony płomień i wybuch. Fala uderzeniowa wyrzuciła okna, kwiaty spadły na podłogę, na łóżko. Zerwałam się z tego horroru, nie wiedząc, co się dzieje. Myślałam, że coś wjechało do mojego pokoju przez okno. Rosjanie ostrzelali dziś także miasto Dniepr. Są ofiary śmiertelne i ranni. Mimo ciągłego natarcia ze strony armii Putina, Ukraina nie składa broni i dzielnie stara się odpierać ataki. Mobilizacja narodu ukraińskiego jest silna. Do tego dochodzą szkolenia, które mają usprawnić obronę kraju. Liczy się każdy człowiek. To jest nasza ziemia, której musimy bronić. Wiem o tym, dlatego 24 lutego wróciłem do domu, a 25 lutego zgłosiłem się już do biura rekrutacyjnego na ochotnika. Musimy się uczyć tak szybko, jak to możliwe. Wróg też nie siedzi bezczynnie. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań. I my powinniśmy się razem z tym nawykiem iść do przemocy. Mówi Iwan Lubas, który po prawie 30-letniej przerwie dobrowolnie zaciągnął się do wojska, by bronić ojczyznę. Siły ukraińskie liczą na kolejne dostawy broni z Zachodu. Na teraz to już wszystko. Po raz kolejny spotkam się z Państwem 5 minut po godzinie 18. Do zobaczenia.